Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest koniecznik z naszej serii Podwórko Kolinisty. Jest to odcinek już 98, więc bardzo blisko tego, tej okrągłej liczby. A z nami oczywiście jest Krzysztof. Siemano. Tak, jest też tutaj współprowadzący oraz widzę na czacie, więc również pozdrawiam wszystkich serdecznie. Moich, jak i Krzysia również. Jak chcecie wpaść do Krzyśka na kanał, to link macie oczywiście w opisie, bo Krzychu leci po 1500 subów. Już mu niewiele brakuje, tam chyba z 3 suby, nie? Aż dwa. W tym momencie ktoś zostawi, teraz ty możesz też zostawić. Dobra, no. Więc nieźle. A słuchajcie, dzisiaj fajna akcja, bo taki trochę miks, miszmasz i tak dalej. Przy okazji uwaga, nie piszcie już kto chce kupić klasa, bo już dokładnie wiemy kto go kupi i za chwilkę wam pokażemy. Ale najpierw chcemy przejść do tego co dzisiaj będziemy robić, a potem dopiero ogarniemy. Więc dobra Krzychu, zacznij od tego co dzisiaj ty będziesz ogarniał, a potem ja powiem co u siebie będę robił, nie? Bo trochę to się będzie działo dzisiaj na tym odcinku, nie? Mhm, dokładnie tak. Ja dzisiaj tak, podpinam tego masajka oto Bożego naszego, do tej przyczepki na... No się śmiejesz. Bożego! No tak, no. Do naszej nowej przyczepy, no i co? Na początku będziemy wywozić rzepaczek, a potem tutaj możesz podejść, pokazać, będziesz sprzedawać ten oto kiszoneczkę jeszcze nam, co nam zostało, nie? Z tym starym silosie. Tak jest, dokładnie, bo ta już jest trochę stara, tam i tak mamy dużo tej kiszonki, więc nie ma sensu tego trzymać. A przy okazji też będzie robić się na kosy niedługo, które pójdą nie w siano, a bardziej w kiszonkę na ten silos, bo to będziemy po prostu trzymać jakby takie na sprzedaż, nie? Przy okazji wam jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, odnośnie naszego kredytu, jak to wygląda. Mamy 205 tysięcy i niestety, ale nie ma być nowy kombajn. Jak widzicie, kombajnu nie będzie. Jest to dzisiaj nasze ostatnie żniwa tym kombajnem. Mamy też wypożyczoną przystawkę do kukurydzy i słonecznika od sąsiada, bo dzisiaj ja będę dzisiaj zajmować się koszeniem słonecznika. Raczej obstawiam, że będzie go mało sypać, dlatego sobie dlatego użyję MTZ-a z naszą przyczepką autosanką, bo to tam raczej nie więcej, dużo nie będzie sypać. No i też sprawa jest taka, że nie mamy miejsca w silosach, dlatego Krzychu pójdzie sprzedać rzepak, który dzisiaj poprawię no po 200 za tonę, więc bardzo fajna cena. Na rzepaczek. No i Krzychu potem normalnie będzie już używał tej autosanki, czy metaltecha, żeby ładować i sprzedawać kiszonkę, nie? Także słuchajcie, odnośnie tego klasa. Kto go kupił, już on pokazuje, bo ogólnie komentarzy było takich bardzo dobrych, około 10. Wspólnie z widzami na streamie, żeśmy wybrali jedną osobę i jest to osoba, która tutaj ma... aha, nie mam tego dodanego. To czekajcie, to ja nie? Ja dodałem wcześniej, a teraz nie w tym co trzeba. Więc jest to... O, teraz będzie widać. Cześć Galuś, dziękuję serdecznie za followka. Jest to Disco Kubiks, który oto taką historyjkę napisał i bardzo mocno dziękuję serdecznie. Oczywiście też było wiele innych osób, które pisały naprawdę super historyjki, ale wspólnie z widzami dojdźmy do tego, że właśnie to ta osoba wygra, więc Disco Kubiks, dziękuję serdecznie za komentarze, kiedy do ciebie trafia nasz kombajnik za 35,5 tysiąca. Także cena wyjścia była 25, my 35,5 dostaniemy za niego od Disco Kubiks. Także dziękuję Disco Kubiks, że... chciałeś kupić nasz kombajnik, no i oby ci służył oczywiście. Dziś jeszcze ostatnia praca nim będzie robiona, bo nas nowy kombajn po prostu nie stać. Ale dziś trochę zrobimy pieniędzy, więc myślę, że będzie. Dobra Krzychu, to ty już nie zatrzymuj się, tylko działaj, nie? No trzeba lecieć powoli. Bo ja tu gadu, a robota sama się nie zrobi, nie? Teraz słuchajcie, ja zasiadam sobie już tutaj. Okej. Okay. Też sobie odpalę. No, ale podnoś szybko, patrz to, widzisz to? No elegancko podnosi chłopie. Czajek fajnie to chodzi. Dobra, więc ja sobie jadę właśnie jak mówię wam na poletko. Pojedziemy sobie tyłem akurat, nie będę chyba przodem, bo tam ciężko będzie mi wykręcić. Tam będzie się ten... Nie walę no, się. No spokojnie. Nie, dobra. Nie. No, więc mamy przystaweczkę wypłaczoną od sąsiada. Akurat fajnie, bo w kolorach klasa. No i co? Dojedziemy sobie tam. Zaczniemy sobie kosić. Jak skończymy to się tak krzywą zamienimy, ale to zobaczcie potem, nie? Dokładnie tak. Także tak. No, więc niedługo tutaj panu Disco sprzedamy naszego klasa i już w kolejnym odcinku pewnie będzie przejdzie jakaś tam lawetka, żeby sobie to ogarnąć. To jak widzicie, już mamy fulla z kiszonki, sfermentowało nam, także prawie 3000 litrów jest już tej kiszonki nam, mamy na gotowo. Więc tamto saru sobie po prostu sprzedamy i wiadomo jak to będzie, nie? Okej. Dobra, wyjeżdżamy sobie tym komunikiem, więc tak jak mówię, jeszcze można było, mieliśmy w planach dzisiaj już zagrać na nowym kombajnie, ale się okazało, że mamy strasznie dużo długu. No i niestety, ale trzeba to poddawać, nie? Tam Krzychu sprzedał jakieś 12 ton rzepaków, więc myślę, że to wpadnie jakieś 27-8 tysięcy jakoś tak za ten rzepak. No 30 to może nie, ale 28 tysięcy myślę, że powinno wpaść.
plus jeszcze kiszonka, która będzie zaraz leciała, no to myślę, że jakaś kaska fajna będzie. No i jakoś się może spoko uda, nie? Gdzieś tam trochę tej kasy zarobić, bo jednak chcemy, mieliśmy się planę kupić mleczarnię w tym roku, a niestety się nie udało, nie? No, niestety. Krzysztof będzie jakoś wistulował? Nie, no nie, ale będzie taki właśnie moment, że będziemy przez jakiś czas bez w ogóle, bez kombajnu, nie? Więc to też tak trochę. Ja mogę ten wypożyczyć od kolegi bistulę. Będę tak? Miał od kogo, tak. Tak, ja to... O, to trzeba odpalić. To chyba idzie wsieczkę, nie? Z tego co pamiętam. Okej, okay. Kosi się? Ej, kosi się, dobra. No ale jedzie. Jezu, jest, słuchajcie, bliska, jestem padiany, bo po prostu pierwszy raz koszę, koszę słonecznik. Ja poczekaj, bo ci przerwę, bo osada to jest pociek, a my na pociek nie mieliśmy wywodzić, nie? Nie, ty ja PGR jedziesz z tym, no. PGR, dobra. No, bo zanim tam pociek przyjedzie, zanim jeszcze opłacić go, to się nie opłaci w ogóle za stówę tej roboty, nie? Jakbyśmy tam, powiedzmy, nie wiem, mieli, nie wiem, 50 ton, tak, do włosu, to się spoko, nie? No, no, no. A tak to się nie opłaca, nie? Jedzie nieprzepisowo? Wiem, powinien ten wózek złożyć rzeczywiście, no ale już trudno, nie? Ale już trudno. Ogólnie tak, jedziemy sobie na godzinę, dlatego że jest to szybka sprawa, to nie kosimy jakby całej góry, od dołu, tylko całą górę. Ja interesuję się tylko to jeden ziarno słonecznika. Jest to uprawa testowa dla nas, więc jeszcze jej nigdy tutaj nie mieliśmy. Sam jestem ciekaw, jak ona w ogóle nam wyjdzie, czy kasa, którą zrobimy, jakby odda, czy nie odda. Mam nadzieję, że oczywiście odda, no ale wiecie jak to jest. Dlatego to troszkę tak testujemy sobie bardzo, nie? No ale co, jestem już w sumie poprzeczniak i ten, i jeden przejazd i mam 900 litrów, nie? Także no prawie tonka na takim czymś to spoko. Nawet nie pamiętam, że ten słonecznik stoi, ale ponoć fajna kaska za to jest. My się też ogólnie krzyk, wiesz co, o, to trochę zrobił mnie umiaka, że można by na przykład w kolejnym sezonie pójść w soję. Co to na to? No można w sumie, nie? Jak słonecznik nie odda, to można pójść w soję, zobaczcie, ja wiem, że soja na pewno daje, bo do niej w ogóle nie trzeba dawać żadnego nawozu. Ona sama z siebie tak fajnie oddaje. Więc to jest spoko, nie? No, no, no. 13,5 metra do swojego się dorobiłem. O, to elegancko. No to na osadzie, znaczy na kolonii mamy akurat ciężko z tym dorabianiem się. Mamy tu na zajwie prawie 190 godzin, więc już coś tam trochę jest, ale jednak nie jest tyle, co na przykład na osadzie. Tam działamy gdzieś 30 ponad. No i co, słuchajcie, bliska, już za niedługo dla was wlatuje saving. Ja wam się postaram tego sobie jakoś fajnie tak spakować, ogarnąć, żeby to wszystko było spoko. I jak ktoś szykuje się na to, że saving będzie bez modów i bez maszyn, czy bez modów, maszyn i w ogóle budynków, bo wszystko będziemy musieli pobrać. 22700? Jeszcze 2 tony. A, bo tam dycha tylko jest. Dycha, no. Okej. Okay. Dycha. Dycha, dycha. No dobra, a ty, ja myślałem, że się zabierasz na raz, czaisz? Nie. Kurde, to w sumie mogłem zrobić tak, że pchać sam już z tym, nie? Na dwa razy, a ty byś tam sobie spokojnie ładował. No dobra, trudno. A czekajcie, trzeba puścić. Sorry bardzo, sorry, tylko na chwilę. Mi to nie łapie. O. Dobra, idziemy. O, sorry, tak o bardziej, nie? Żeby to jakoś trudno szło. Ty, ja myślę, że chyba to całe pole na hita, może nawet skoszę? Wiesz, bo tak to leci, kurczę. Tego. Jak dobrze sypie, no to... Oj, sypie dobrze, tak, nie wiem czy dobrze, ale jakoś sypie, nie? Ale wiecie co, ja kładę to sobie do końca i zaraz polecę sobie ten pociągnik, wiecie, jakby co? Bo też może tę miniaturkę, no to jakoś sobie strzelimy, nie? No i też nie mogę tak w sumie całkiem źle z tą miniaturą. Albo nawet zaraz robimy miniaturę. Kiedy będzie orka zaszpakowa? No słuchajcie, ciągle to pytacie, a ja ciągle mówię, jak skończę robić gospo numer 2. Nie, jesteście ślepi, głusi czy co? No za was można gadać po 100 razy. Ale obraża wszystkich teraz w tym momencie. No bo kurde, te pytania się powtarzają cały czas, a odpowiedź na te pytanie jest podawana wszędzie. Na każdym odcinku, który nagrałem z widzami, to pytanie pada. Ja na to pytanie oczywiście odpowiadam. A wy dalej, kurde. Janku se pytają i mnie pytają. No dajcie spokój. Po prostu nie chcę wam pokazywać to, że zrobiliśmy z modelarzami, nie wiem... 10 nowych modeli, nie? No bo tam nic nie ma tak naprawdę. Chcę wam pokazać work in progress, które będzie konkretne, a nie takie byle co, nie? Więc dajcie nam w spokoju pracować, a na pewno nie będziecie zawiedzeni z efektów, nie? Sorry, to trochę... Ja pierwszy raz koszę ten słonecznik, więc też tak nie ogarnię trochę tematu. Proszę się przestać niecierpliwić i uspokoić, uzbroić się w cierpliwość i będzie git, nie? Tylko ja w to całą ustawę, no, ale to jest to samo co tutaj, mamy te złotówki. Tylko, że u nas nie ma przecież kawalu, to jest tylko wyłącznie sama jednostka zmieniona, nie?
Mhm. A, tu już jest tak normalnie, okej. Okay. Na czole napisz? Ja kiedyś miałem tak, że pisałem na dole streama taką anotację, że osada w testach, osada poszła na modhuba, osada wróciła po testach i ludzie pytali, co z mapą i tak, nie? To wiesz, ja na tak bym napisał wyromany napis na tym i tak ktoś by zapytał, co się dzieje, nie? Bo autentycznie tak robiłem i ludzie dalej pytali, nie? Więc na to nie ma zasady. Dobra, ja sobie teraz zgaszę i tak troszkę nierealnie, ale się tepnę do MTZ-a i już sam nie pojadę, nie? Mhm, spoko. Ty już wracasz, czy pojechałeś? No, za chwilę będę sprzedawał drugą przyczepkę. A, okej. Okay. No. Pisz na sobie, kamerant. No właśnie tak. Właśnie tak trzeba zrobić, nie? Zadonajty. No. No i 4700, czyli czekaj, 22700 plus 4700 to jest 26, 27, 400 jakoś by było, nie? No, to mówimy, że 28 koła prawie będzie. To także nawet spoko trafiłem. No, więc gito. Także dzisiaj, panie, trochę kasy nam przyjdzie, na pewno będziemy mieli troszkę więcej do spłaty z tego kredytu, bo to jest dla nas teraz priorytet, wiecie, na tej serii akurat każdy grosz się u nas liczy. No bo wiadomo, jeżeli mamy jakiś tam, mamy na tej serii gdzieś jakiś kredyt, to wiadomo, że to generuje odsetki, które im więcej kredytu jest, tym większe odsetki płacimy codziennie. Więc musimy się pozbywać tego, każdych pieniędzy najlepiej na koniec dnia mieć po prostu wszystko spłacone, żeby te odsetki były mniejsze, jak potem nam trzeba, to po prostu ten kredyt sobie dobieramy z powrotem, nie? Ale chodzi o to, że właśnie tutaj tak w miarę utrzymać tą ekonomię, nie? Bo to jednak jest dosyć, jakby nie było, ważne. Więc co, powiedziemy sobie może tak. Ja teraz jakoś sobie tak zawinę. Okej, okay, bo chcę jakąś fajną turkę zrobić, wiecie, blisko zachodzi, nie? Dobra, więc tak będzie dobrze? Może być tak nawet, nie? No, niech będzie tak, dobra. Zgasimy sobie. I tu już wjeżdżam sobie. O! Tylko pytanie, czy jak to mi na turkę teraz fajnie walnąć, ale może zrobimy ją w tamtej stronę, nie? Czekajcie, o, dobra. Siemanko zaczę, witam serdecznie. Tam jak coś 16 będziesz podał chyba, nie? Tak, już sorry. Ten. Już bo tam łyżka chyba była w silości, z tego zmajtam. No. No to git. No i dobra, no jadymy sobie. Aż, masz ci los. Ciężko mi to się łapie, wiecie? Tak, nie wiadomo sam jak ta... Jak ten header jak to łapie, ale chyba taką będzie spoko w miarę. Dobra, tu walnę z jakąś miniaturę i zaraz wracamy, nie? Dobra, wracamy ponownie. No to właśnie dziękuję, spójrzcie, założenie, że wina nie headera kierowcy. Tylko czasami właśnie jest tak, że wjeżdżam i ciężko mi powiedzieć w sumie to, tu wchodzi tak, że mam na środku lecę i po każdej stronie bierze mi 6 rządków. Dobra, to w sumie przydatna informacja. Będę teraz wiedział. Troszkę mi dzieplon jest słabszy, a to dlatego, że to wapny chyba nie było dowane w tym roku. I już troszkę tam te 5-10% spadło sobie tego plonu. Ale tak w sumie dobrze polecimy ciągle na tych 120% około. Także nie jest tak totalnie źle. Podejrzewa to poziomowe, no i fajnie. Ogólnie spoko jest budować sobie gospy takie wielopoziomowe, nie? Bo właśnie ludzie idą bardzo na taką łatwiznę i budują sobie po prostu na stolnicy płaskiej, nie? I to jest takie zawsze, no nudne trochę według mnie. Ja tam lubię właśnie bawić się poziomami. Czasami to też farmingu się nie za bardzo da, ale jak się już tam ogarnie, to nawet idzie spoko. Tymi chyba teraz bierzemy 7 na raz, ale może nawet pójdzie to. Jeszcze cofnę. Ty z jednego pola już mam 4,5 tony, nie? Ja myślę, że wcale tego dużo nie będzie, jak mi się wydawało. No jo. Chociaż tam jeszcze jedno pole mamy wcześniej, nie? No. Tam żebyś chociaż to sprzedał, jedną wszczepę tego, to potem się zamienimy, ja tam sobie połoduję, okej? Okay? A ty będziesz chodził sobie tutaj. Spoko. Dobra, chyba i tak tego na raz nie złapię. No niestety, dobra. Chyba za dużo tego wyszło. No, raz, dwa, raz jednak zostaje, więc sobie też się dokosimy. Na jakim mapie gram teraz? Na Kolonii gram oczywiście. Jest gra na Kolonia. Nie no kurczę, jakoś tak... Właśnie ogólnie... słuchałem ostatnio podcastu Szerpiego, na którym też ogólnie występuję, więc możecie tam wpaść. Zawsze macie na Unii Społeczności tam linka do tego podcastu. I właśnie słuchając podcastu sobie z Barneyem Szerpiego, tam padło coś takiego jak to, że twórcy map nie grają właśnie na swoich mapach, nie? I że... Podano właśnie mnie jako wyjątek, że ja non stop napierdzielam na swoich mapach.
Ale powiem szczerze, może to zawsze trochę narcystycznie i egoistycznie, ale mi się z mojej mapy podoba. Znaczy, podobają mi się po prostu swoje mapy, nie? I jakby tak też trochę traktuję jako taką mikro, może lekutko promocję i pokazanie tego, w jaki fajny sposób możesz zrobić save'a. Bo większość graczy raczej gra, nie wiem, 10-20 godzin na jakiejś mapce i ją odstawia, nie? Na tyle powarając oczywiście jest, bo są save'y po setki godzin, nie? Ale właśnie chciałem też tak zrobić taki save'ik, taki trochę... Tworzyć nawet takie save'y i serie na tych mapach swoich, gdzie on pokazuje, jak jeszcze w inny sposób można mapę sobie zrobić pod siebie, tak bardziej zedytować ją właśnie na save'ie, nie? I to też daje fajny pomysł dla ludzi, bo na przykład widzę już na moim Discordzie coraz więcej gospodarek pojawia się na wzór właśnie tej naszej tutaj, nie? Więc fajnie, że on trochę tak rozwija głowę i spoko, żeby to nie znaczyli tak boli, nie wiem czemu. No, okej, okay. Wysypiemy sobie to. I wiesz tak, Krzychu, ja zjadę ci... Znaczy, komę zostawię ci na polu, jak coś. A zjadę MTZ-em, to tam sobie do niego siądziesz potem i już pojedziesz na pole, dobra? Spoko, spoko. To pojedziesz na pole, tylko w sumie tutaj zaraz obok nas jest 139, nie? Mhm. No bo tu będę miał chyba cały zestaw prawie... Nie będzie całego. Ale też trochę to zawsze będzie. Okej. Okay. Dobra, się wyspało już. Jak to słyszałeś? No właśnie, no. Więc właśnie to jest taki ciekawy punkt, nie? Widzenia. Albo w sumie tutaj tak, tym kombajnem. Tak zostawię. Raczej. To już header tak działa? Nie działa? Nie wiem. Dobra, nie będzie tak. Ogólnie header jest taki niby klasowski, ale to trochę przerwany z Farshaya, nie? Jak coś, więc to nie jest taki typowy klas. Cyk, pierwsza przyczepka pełna. O, elegancko, akurat powiedz sprzedać, to ja zjadę na gospo MTZ-em. Mhm. I będziemy mieli fajny switch maszyn, nie? Wtedy. Tu siedzisz tyłem, czy w teren wyjeżdżasz? Nie wiem. Chyba tyłem. A, dobra. To ja pojadę w takim razie tyłem przodem, żeby się sam minąć, nie? Mhm. Żebyśmy sobie nie wjeżdżali w drogę. A, w sumie dziewiątkę jeszcze sobie wrzucę. Ostatnio w ogóle widziałem na YouTube jakiś poradnik do biegu w MZ-cie. Że tu macie jedynkę, czwórkę i szóstkę, albo siódemkę, mówił goś tak. Jak klikniecie to macie dwójkę, szóstkę, jakoś jeszcze, nie? I tak samo w ogóle chłopcie ogarnął tych biegów, nie? Okej, okay, dobra. A, ktoś tutaj w ogóle słusznie zauważył, że... powinniśmy mieć takie jakby plantacje kotów, nie? No i powiem szczerze, że właśnie... Trochę jakbyście trafili, bo chcemy takie coś zrobić. Chcemy malutkie kotki oddawać na sprzedaż, przy okazji trochę też oddawać tam, wiecie, już ludziom, ale też i sprzedawać właśnie malutkie koteczki. Także one są, jak się małe ogarną, to są po kilkadziesiąt złotych. A może sobie zawrócę tutaj? No, zawrócę sobie. Ale duże koty są po stówie, nie? Także mamy miejsce na 30 kotów na gospo. Więc jak ktoś, to można śmiało się po koty zgłaszać. Już niedługo ruszamy z dystrybucją. Więc będzie się działo. Dobra, jak to mam ustawione? Na prawo mam, tak? To sobie dam na lewo. Na tył, na lewo, dobra. O, tak sobie sypię tutaj. Ten słoneczniczek. Okej, okay, no i gdzieś tam się sypie. Mogą w sumie ustawić na syp, nie? I byśmy sobie jakieś mogli cofnąć tutaj nawet, ale już mniejsza o to. Dobra, to ja w sumie gaszę maszynę. Przygotuję się tutaj pod ten. Pod wyjazd. Spoko. A ty mi w sumie będziesz mógł już niedługo zaraz dać masejka. No tak. Trochę też się tutaj pozbierało. Jak ktoś tu zajeść od strony nie obory, tylko tam zostałem zaraz skręć, dobra? No. Bo to będzie stał dla ciebie już przyszykowany MDZ, nie? Simonek, siemanko. Czy dam save'a? Tak, oczywiście, że dam. Wiesz, że chłop nie ogląda odcinku, no kurde. Następny się pyta, dasz save'a, dasz save'a? Dam, oczywiście. Od jakiej strony miałem podjechać? 5400? O, może być. No od stawu, jak będziesz jechał od nas tam, nie? Bo tak jak normalnie jedziesz tam od obory, tylko też zaraz od stawu, nie? Ej, oglądam? Oglądasz? No to na którym odcinku mam wydawać save'a? A? Tylko nie od początku, a ja to mówię pod koniec. No, i co teraz? Dobra, jeszcze tylko to zbierzemy sobie. Tam od stawu, w sensie, tak od starej drogi, nie? No, już dobra, już wiem. No, bo już tu już jestem w 16. I zaraz będę ten. Ja już sobie zacznę ładować, nie? Spoko.
Dobra. No, w sumie pada boksik, fajnie to jest, sprawuje się. Okay. No, taki baton boksik to dobra sprawa. Fajna, fajna, no. O, pies sobie w pszenicy, patrzy co się dzieje. O, właśnie ten jakby zjechał, no i super, dobra. A to nawet nie będę gasił. Trzeba ci tylko psa jeszcze pogłaskam. Co to, piesku? Chodź tu. Jak się go głaska? No klikasz na niego. On do budy leci. No to tym. Erko też, o, erko. Dobra, pchuj ma chyba, bo się tarza. Teraz jak ci się ustawić? Ja chcę zjadę, dobra? Ty wiesz tam sobie tego. I co, ja jadę na ten, kosić. Tak. A tylko sobie, o, taka zrobię. Tam myślę, że sobie powinieneś paradzić, nie? Mhm. A, 39, okay. Tak? To dobra. Tak, 39, no, tam jest fajny ten. Spoko. Fajny kawałeczek będzie, myślę. I kombajn stoi na tym starym naszym polu, do wykoszonym, nie? No, no, no. Więc ktoś powinien sobie dać radę. No tam, tam szczerze pisałem, że jakieś wyprzepy powinny być, nie? Mam taką nadzieję. W ogóle mi się paliwo kończy, trzeba się zatakować 16. No. Tymi chyba się nie wrobimy cię z tymi sianokosami jeszcze. Na tym odcinku. No to nic, na kolejnym się w takim razie garniemy. Bo chciałem dzisiaj w sumie sprzedać całą tą pryzmę, nie? Mhm. Żeby było już z głowy. Gdybyśmy się mogli zacząć robić już sianokosy, nie? Można takie sianokosy bardziej pod, pod kiszonkę, nie? Bo już nie ukrywamy, że ten silos będzie typowo pod to, żebyśmy mogli tutaj zacząć zarabiać pieniądze. Mhm. Jak mam już dwa, to będziemy korzystać, nie? Czego ty na szóstkę mówisz 16? Szesnastka? No. Ja mówię 16 na przykład. Ja też mówię 16, a czemu mam mówić szóstka? Będzie cię o 6 cylindrów? Ja mówię 16-14, od tego się wzięła 16. To może. No. No, nie, może dlatego mówię 16, nie? Nie wiem. A jak się okaże, że nie wiem, MF ma 6 cylindrów? I co wtedy? No, wolę raczej mówić po znaczeniach, nie? Tak samo jak mam, nie wiem, MTZ-a, MF-a, no i 16, nie? Chyba logiczne takie, wydaje mi się. Chyba, że właśnie mówi szóstka, no to co innego, nie? Ja zawsze mówiłem 16. Wszyscy na to mówią szóstka? No to ja nie jestem wszyscy, przepraszam. W takim razie jakoś inaczej do tego podchodzę, nie? Okej. Riot nie jest wszyscy, pamiętaj o tym. Dobra. Nie wiem, następnym? Tak, następnym odcinku wydajemy save'a z Krzyśkiem tutaj, nie? Więc proszę być, oglądać i tak dalej. Ciekawie, taki setnaczynek zrobi wyświetleń. Jak myślisz, Krzysiek? Będzie więcej niż zwykle? Tylko przyjdę po to, tylko żeby pobrać save'a, czy raczej tak mało osób czeka na save'a? Wydaje mi się, że ale... tak ludzie pytają, ale nie wiem, czy będzie jakoś dużo tego. Się okaże, czy będą chcieli, czy nie. Bo właśnie słyszę te głosy, że chcą tego save'a, ale tak pewnie będzie, wiesz, daj, a w końcu to się każe, pisze 20 tylko z multikontów, nie? No. I wiesz, też może być tak, że to takie sztuczny tłum się trochę tak zrobi, nie? A nie ma? To 140 koni już ma 6 cylindrów, wydaje mi się, że 4 kończy się na 100 koni, ale ja nie wiem ile tam ma, co cylindrów, rozumiem, że ma to 6 cylindrów i na tej podstawie mówicie na to 6, ale ja to mówię po prostu 16, nie? Po znaczeniach, nie? Tak samo powiedzmy byśmy mieli, nie wiem, 10-14, to na to bym nie mówił 4, tylko po prostu 10-14, nie? Nie tam 10 czy coś, tylko 10-14. Jakoś tak mam, że tak się naumiałem mówić na to, nie? W ten sposób. Bo jakoś tak... Wiecie, po cylindrach to jakoś tak nie bardzo, nie? Dobra, ile tego się zostało w ogóle? 31 tysięcy. 33 przyczepy będzie do sprzedania. To czekaj, jak to jakieś po 5 tysięcy, 3 przyczepy tu, to 4, to jeszcze jakieś 20 koła zrobimy. No to 50 tysięcy, nawet mała kasa w sumie. Na koncie będzie. Spłacimy kredyt do 150 tysięcy w takim razie. Potem jeszcze pójdą jajka, pójdzie papryka, pójdzie miód, pszenica i słonecznik, nie? Mhm. Nawet się trochę jeszcze zrobi, nie? Do domu. Dobra, jadzim. A jak powiesz na ursa 914? 914 powiem, po prostu. No mówię, że ja mówię po oznaczeniach, a nie po cylindrach, nie? Więc jakoś tak mówię.
Nie kupimy czarni, dziku, nie. Bo nie starczy nam pieniędzy, wiesz? W tym sezonie źle obliczyłem w ogóle potencjał tego wszystkiego. O, dzięki bardzo. Źle obliczyłem po prostu i kasek, jaką dostaniemy na tym no. za tego save'a. Co mówisz? No. Znaczy, musisz powiedzieć, nie? Nie no, słucham ciebie. A. No, ale w sumie może być tak, że obliczyłem dobrze, tylko że jeszcze jakby tej kasy nie mamy, nie? A pasowałoby nam zrobić tak, że teraz kupić tą mleczarnię na kredyt, nie? I wtedy miałoby to sens. Tylko że nie chcę za bardzo lecieć w kredyty cały czas, nie? Bo jak pójdę w kredyty, to będzie trochę też tak za prosto, nie? Skąd tu nie osada? No właśnie, dlatego tu chcę się trzymać tak max 200 tysięcy kredytu, maksymalnie, co nie? Wiadomo, większe gospody, tym większe kredyty można sobie pozwolić, ale akurat tu chcę mieć coś takiego, że starać się mieć jak najmniej kredytów, nie? Po prostu. Mhm, spoko. I tak też właśnie teraz tutaj mam, nie? O, od razu pojadę MF-a zatankuję, wiesz? Bo jestem tutaj przy kolonii tam. Znaczy no, przy mieście. To pojadę na miasto zatankować. Spoko. No, bo jak mówię, moglibyśmy kupić mleczarnię już gdzieś na lato, mleko tam wozić, byśmy już mieli ser gotowe. Ale mówię, bardzo by to nam prościło gierkę, nie? Aż za bardzo, więc tak nie chcemy się jeszcze lecieć w to. Mimo, żebym spokojnie spłacił to wszystko i ta mleczarnia by się spłaciła tak naprawdę już. To jednak uważam, że trochę to jest za szybko, nie? Tak samo też mieliśmy w planach kombajn nowy mieć i też się nie udało. Ale wydaje mi się, że po sprzedażach wszystkich i tak dalej, plus jeszcze kombajn idzie na sprzedaż, no to zostaniemy jakieś 120 tysięcy, 150 tysięcy zostanie nam na czysto gotówki, nie? Już po spłacie kredytu, nie? Bo w tamtym roku żeśmy spłacili wszystko i mieliśmy 234 tysiące, może sobie zgaszę. 234 tysiące robiliśmy na pociągach, nie? W tym roku myślę, że zrobimy trochę więcej jednak, bo jest więcej tego pola, więcej tego wszystkiego, więc to powinno nam bardziej oddać, nie? No ja mówię na przykład 16-14, więc no. No tak właśnie mówię, Lion, nie? Że tak każdy ludzie mówią jak chcą. Cześć Matego, witam Grucha. Ozzy mógłbyś edytować tą osadę, bo zrobił od biedaka. A Ozzy mógłby wydać edytowaną osadę, bo zrobił od biedaka. Znaczy no, wiesz. Jest ogólny zakaz wydawania editów mapy, nie? Jak chce zrobić tam set dla siebie, to se robi dla siebie, nie? Ale to nie jest tak, że ktoś robi wam save'a, bo wy oglądacie swoich ulubionych youtuberów. Ja to oczywiście rozumiem. Ale oni edytowali mapy pod siebie, po prostu. I teraz jest taka fala, że ludzie sobie nagrywają, robią takie save'y jak właśnie chłopaki z MST i chcą tej samej edytowanej mapy. No za bardzo średnio, nie? To tak, wiesz, wydawać, nie? Bo to wiesz, to po prostu jest jakby tak. No jest. Ja na przykład takie rzeczy się nie zgadzam ogólnie, nie? Uważam, że to jest. Dla samych siebie edity możecie robić, nie? Nie wiem, co wam szkodzi na przykład wziąć sobie, usunąć gospę i mieć edita, nie? I wiecie, tam wyślał sobie dwóm, trzem kolegom mapkę, żeby pograć na multi i tyle. To ja sobie nie mam problemu, nie? Ale wydawać na jakichś forach takie coś, to odpada totalnie, nie? Bo to po prostu tylko, jak jeszcze na to pozwolę, to już w ogóle napędzamy spirale takiego, wiecie, że jak Riot pozwolił wydać osadę edytowaną, to teraz spoko, nie? Krzychu, ty jesteś mistrzem, wiesz, zastanowiłeś na drodze i teraz korek jest na krzyżówce? Wiem, myślałem, że się nie szczaisz. No właśnie, jadę i widzę, procesja. Co z MF-ki Demon Hubie, wiesz coś? Nie wiem, Simonek, ogólnie Biały mówił, że ma problemy z wydaniem tego MF-a, bo ponoć ModHub mówi mu, że taki MF już jest na ModHubie i oni nie mogą wydać drugi raz tego samego modu, nie? No ja nie wiem, gdzie on jest, ale chyba na tym ModHubie, co ja widzę, więc trochę średnio. No ale trudno, no nic, na razie z tego, co miałem, ma związane ręce i nie może wydać MF-a, ale wiem, że się tam starał o niego bardzo, nie? Na razie też czekamy, bo ogólnie Biały nam miał wysłać jakieś 2 tygodnie temu, o 21. Poprawnego Masaya, bo w nim jeszcze nie działa, mamy taką bardzo wersję beta, nie? I w tym Masaya jeszcze nie działa wałek z przodu, a my chcemy mieć kosiarkę na przykład jeszcze kupioną niedługo. Więc fajnie, jakby nam tam Biały też mógł, wiecie, tą poprawieczkę podesłać. A odnośnie Masayka, no to kurczę, szkoda, że nie może być jeszcze wydany, nie? Wydaje mi się, że się raczej Biały z nimi dogada z ModHubami, nie? Ale kiedy to będzie, to nie mam pojęcia, musi iść do niego. Jak coś, to macie linka do niego w opisie, do fanpage'a, więc sam możecie zostawić u niego lajka i sprawdzić, co jeszcze szykuje dla was, a modów tam trochę na tym, trochę będzie klepał, nie? Że tak powiem, to jest taki trochę mentalny drugi OTMZ, nie? Chłop, który po prostu masowo klepie mod, nie?
Tak samo jak ja masowo klepię mapy i budynki, tak samo on masowo klepie mody, nie? Więc warto śledzić, bo dużo się u niego dzieje, nie? Tak jest, nagrywam teraz odcinek, no. Zresztą to widać po banerkach, że jest tylko kamerka, nie? Z czatem. A tak, to wiecie, jeszcze mam jakieś tam inne rzeczy, no. Na tych streamach, nie? Ja tak widzę, że mam już powoli pół godziny odcinka, więc będę starał się szybko tylko sprzedać przyczepkę jeszcze jedną i pojechać to ogarnąć. No i co, kolejny odcinek będziemy już sprzedawać właśnie jednemu właśnie z was, widzowi, jednemu, który był na początku odcinka, wybaczcie, nie pamiętam zaraz, Disco Kubiks chyba, tak się nazywał? Chyba tak. No więc będziemy już jechać do niego z lawetą, bo transport jest w naszej cenie jak coś. I ogarniemy to wszystko, nie? Także chyba Krzychu ty pojedziesz, nie? Z lawetą. No chyba tam. Bo tam słyszałem, że masz papiery jakieś, nie? No jakieś papiery mam. No. Jeszcze. Jakie masz papiery jeszcze? Ja? No jakieś żółte i niebieskie. Do wyboru. Do to koloru. Pojedziesz na tych różowych, dobra? Bo tam też to... Na różowych jest... na różowym plastiku masz... Masz prawko. Spoko. Dobra. Disco Kubiks, no właśnie. No to spoko, że pamiętam. Także fajnie, 35,5 tysiąca, to spoko cena. Plus jeszcze odliczyć tylko to lawetę, więc myślę, że tam będzie jakieś 30. Bo on gdzie tam chciał to? No, zaraz to się w sumie nie wiem, ile to będzie kosztować dokładnie, ale zobaczymy, jeśli tam jak daleko to jest i odliczymy sobie po prostu kasę za lawetę, nie? W sensie. A w sumie, no tak, bo lawetę wypożyczamy, no. Więc tylko paliwo jest na tej cenie, nie? Ja to za paliwo zapłacimy jakieś, nie wiem, 1000 zł może max. A to, ale za wypoczynienie jeszcze za jakiś tysiak, no to 2 koła trzeba zapłacić za ten. Mhm. Ja się z jednym zbiornikiem chyba zmieszczę, wiesz? Na całe pole. No. To słabo w sumie. Ja zobaczę, ile kosztuje w ogóle ten słonecznik, bo ja nie patrzę na te ceny. Ale jak mamy na razie tego słonecznika 5200, a cena jest 2600 w lutym. No to tak ci powiem szczerze, że nie oddaję to, nie? No nie. Chyba trzeba w tą sojkę pójść, ludzie. Co tam? A w porządku, właśnie nagrałem odcinek sobie, wiesz? Okej. Okay. No bardzo ładnie pasieka. Generuje miodek. W ogóle myślę nad kolejnym punktem pasieki, nie? Postawić sobie gdzieś. Spoko. A pozdro, QWERTY, pozdro. Ty, ja mam 40 koła, a tam mi zostało 3 przyczepy, to 5000 będziemy mieli. Całkiem niezła sumka. O, tu mam jeszcze łąkę. Widzicie, do roboty. Nawet nie wiem w sumie, chyba się nie wyrobimy teraz w tym łąku, z powiększaniem łąki. Bo w kolejnym odcinku chcemy zrobić anakosy. A może się uda nam zrobić? W kolejnym odcinku jeszcze tą łąkę? Jakoś powiększyć lepiej. Chociaż nie, ale nie, może się uda jeszcze. Następny odcinek jeszcze może uda nam się zrobić łąkę taką fajną powiększyć. Ale nie, nie wyrobimy się, bo musielibyśmy wziąć kredyt na glebę jeszcze, na działkę. To trudno sobie sami zrobić najwyżej, nie? No. Bo chciałem wam tego sobie właśnie tak fajnie wydać, takiego zmodyfikowanego, że nie był taki nudny. Ale chyba się nie wyrobimy, nie? Niestety. Dobra. Okej. I sobie wysypujemy. Dobra, słuchajcie, ja tu się przegnam w taki sposób. Albo w sumie nawet tak, włączę sobie te chudziki. Albo nie. Ile jeszcze tam kaski będziemy mieć, zobaczymy sobie na koncie. 45 tysięcy, no i fajnie. Polecimy sobie zejść to Krzychę tak trochę na skróty. Zobaczymy, co mu niego słychać. Kurde, panie, śmiaków narobił. Śmiaków tam. Ty, ale w sumie fajnie tu wyszło, nie? Szybko się to obrobiliśmy się. Eleganckie chłopy. 35 minut, 2 pola i kiszonka sprzedana i rzepak. No krzyk jeszcze nie prawie, ale elegancko. Dobra, dziękujemy za uwagę. Bardzo miło, że się tu byli. Zapraszam oczywiście na kolejny odcinek. Już 99, nie? Więc zaraz seteczka. No i co, trzymajcie się. Do kolejnych. Znowu Krzyku oraz widzowie. Pozdro. Cześć. Siemano.